Dobry wieczór lub też dzień dobry. Monika Laskowska, witam serdecznie w Zagadkowej Jedynce. Moi kochani, dzisiejszy wieczór był pełen wrażeń, a to za sprawą naszej drużyny międzynarodowych wyborów do naszego euro, moi kochani. Tak, nasza drużyna, reprezentacja spisała się bardzo dzielnie i ja mam nadzieję, że w naszym programie również nie zabraknie wrażeń. Moi kochani, no to co? No to ja zapraszam do rozgrzewki. Na początek łatwa, prosta zagadka rozgrzewkowa. I co należy zrobić, moi kochani? Należy odnaleźć ludzką twarz. Przyjrzyjmy się uważnie, prześledźmy nasz obrazek. Gdzieś na tym tygrysie ukryła się ludzka twarz. W polach od 1 do 20, tam ukryła się właśnie ludzka twarz. W którym to jest miejscu? Kto już wie? Jeżeli ktoś wie, to szybciutko zapraszam serdecznie. Moi kochani, przyglądamy się uważnie, a ja w międzyczasie przypomnę regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, mogą brać udział widzowie, którzy ukończyli 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać dzwoniąc na wskazany numer, który znajduje się na dole ekranu. Za każde zrealizowane połączenie zapłacisz również za takie, które nie połączy Cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrodę zdobywasz udzielając prawidłowej odpowiedzi na antenie, a szczegóły znajdziesz na stronie www.sms.tvp.pl. Moi kochani, regulamin za nami i przechodzimy do naszej zagadki. Jeżeli komuś udało się odnaleźć ludzką twarz, to zapraszam serdecznie 704-304-000. Kto już wie, kto widzi ludzką twarz ukrytą na naszej zagadce? Przyglądamy się uważnie. Od obrazka numer 1 do 20 poszczególne kwadraciki śledzimy uważnie, przyglądamy się, bo tam jest ukryta ludzka twarz. Jeżeli ktoś już wie, ktoś zna odpowiedź, to zapraszam serdecznie, bo to jest prosta, łatwa zagadka. I za prostą i łatwą zagadkę możemy wygrać nagrodę. Kto się zgłasza? Kto jest przygotowany? Kto jest żądny wrażeń i emocji? Moi kochani, zapraszam do zabawy. 704-304-000. Czy ktoś odnalazł już ludzką twarz? Przyglądamy się uważnie. No moi kochani, na pierwszy rzut oka widzimy tygrysa. Groźny tygrys, szczerzy kły. Jest bardzo groźny, oczy ma wytrzeszczone. Ale gdzieś tam, jak przyjrzymy się uważnie, jest ukryta ludzka twarz. Tylko w którym miejscu? To jest nasze zadanie oczywiście, moi kochani. Naszym zadaniem jest odnaleźć ludzką twarz. Jeżeli ktoś wie, zapraszam serdecznie. 704-304-000. Kto już wie? Kto widzi ukrytą ludzką twarz? Komu się udało? 20 obrazków. Nasza zagadka składa się z 20 obrazków. Tak na pierwszy rzut oka widzimy tygrysa. No bo co? No pewnie tam jest tygrys. Widzimy tygrysa na naszym ekranie telewizora, ale jak przyjrzymy się uważnie, to tam na pewno jest ukryta ludzka twarz. I jeżeli ktoś widzi, ktoś już wie, to szybciutko zapraszam. 704-304-000. Taką osobę, która się zgłosi, oczywiście nagradzam. 50 zł, szybka kasa, powędruje do pierwszego zwycięzcy. Moi kochani, no to jak? Kto już widzi? Tak jak wspominałam, wieczór był pełen wrażeń, pełen emocji. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo trzymałam kciuki za naszą drużynę piłkarską, za naszych piłkarzy. Trzymałam kciuki bardzo mocno, no i stało się, wynik był bardzo piękny i mam nadzieję, że za chwileczkę wynik będzie bardzo piękny również u nas w studiu, moi kochani. Kto już wie, niech się szybciutko zgłasza, bo kolejne zagadki są przygotowane po to tylko, żebyśmy mogli zgarnąć jak najwięcej kasy, po to, żeby wynik był również świetny, moi kochani. Mam nadzieję, że tak za chwileczkę się stanie. Ja czekam na pierwszego zwycięzcę. Kto nim będzie? Kto to jest, moi kochani? Kto się zgłasza? Czy komuś się udało odnaleźć ludzką twarz? Uwaga, uwaga. Gdzie ona jest schowana? W którym kwadraciku? Mamy 20 kwadracików.
Tam gdzieś jest schowana ludzka twarz. W którym miejscu? Kto już wie, kto widzi, niech szybko się zgłasza. Co do nagrody? Kto będzie pierwszym zwycięzcą? Kto stanie na podium jako pierwszy? Uwaga! Kto wie? Kto się przyjrzał uważnie? Kto widzi? Ludzka twarz ukryta w naszej zagadce na obrazku. No moi kochani, ktoś może powiedzieć, że ja tutaj mówię jakieś bzdury zupełnie, bo na pierwszy rzut oka, jak przyglądamy się zagadce na naszym ekranie, no co widzimy? Widzimy tygrysa, ale jak uważnie się przyjrzymy, wytężymy wzrok, przyjrzymy się uważnie wszystkim kwadracikom, to tam gdzieś jest ukryta ludzka twarz. I to jest właśnie nasze zadanie. Kto powie mi, w którym miejscu, w którym kwadraciku, gdzie jest ta twarz? Kto wie? Uwaga! Który to kwadracik? I halo, witam serdecznie. Który to kwadracik? 18. 18, sprawdzamy. No i pewnie, że tak. To właśnie w tym miejscu jest ta ludzka twarz ukryta. Moi kochani, gratuluję serdecznie pierwszemu zwycięzcy. Gratuluję, 50 zł wędruje szybciutko do pana kieszeni. No moi kochani, tak właśnie rozwiązuje się zagadki i mam nadzieję, że kolejna również tam szybciutko i sprawnie pójdzie. Co tym razem należy zrobić? No oczywiście mamy ponownie odnaleźć ludzką twarz, moi kochani. Mamy żółwia. Na ekranie naszego telewizora widzimy żółwia płynącego sobie gdzieś tam po morzu lub oceanie. Gdzieś w oddali jakieś rafy koralowe. No ale tam gdzieś również jest ukryta ludzka twarz. Mamy troszeczkę obrazków, mamy troszeczkę kwadracików, ale musimy przyjrzeć się im uważnie. Naszym zadaniem jest przyjrzenie się uważnie tym kwadracikom, po to, żeby ponownie odnaleźć ludzką twarz, moi kochani. Więcej kwadracików, ale kasa jest zdecydowanie większa. Kasa jest podwójna. Kto widzi, niech szybciutko się zgłasza, bo moi kochani, kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajmy, że kto pierwszy się zgłosi, ten pierwszy wygra kasę. No to co? Czy jest z nami już bystra osoba, która już tak szybciutko, błyskawicznie wypatrzyła ludzką twarz? Czy komuś się już udało? Jeżeli nie, to przyglądamy się uważnie, moi kochani. Ile jest tych kwadracików? Liczę i liczę. No jest ich sporo, rzeczywiście sporo tych kwadracików. No ale kasa jest również spora, moi kochani. Podwójna stawka. Co wy na to? Uwaga! Żółw sobie płynie. No to niech on sobie płynie, a my na chwileczkę się zatrzymajmy. Zatrzymajmy się na chwileczkę, przyjrzyjmy się uważnie, przeanalizujmy wszystkie kwadraciki po kolei. 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Po to, moi kochani, żeby odnaleźć ludzką twarz. No i przede wszystkim po to, żeby wygrać kasę. Czy ktoś już wie, czy ktoś już widzi? No słuchajcie, więcej tych pól tutaj jest, więcej kwadracików. No i troszeczkę więcej nasza uwaga się rozprasza, bo jest więcej szczegółów. Mamy rafy koralowe, mamy żółwia, trochę więcej kolorów mamy. No ale również, co mamy? Mamy większą kasę, podwójna kasa, moi kochani. No to co? No mam nadzieję, że duch rywalizacji cały czas jest z nami. Ja mocno trzymam kciuki, tak jak trzymałam kciuki za drużynę naszą piłkarską, tak trzymam również kciuki za was, żebyście szybciutko odgadli, który to jest kwadracik. Gdzie tam jest schowana ludzka twarz? W którym miejscu?
W którym momencie nasz wzrok ma się zatrzymać i czy ktoś już widzi? Gdzie jest ten kwadracik z ludzką twarzą? W którym miejscu? Czy ktoś już wie? Czy ktoś widzi? Uwaga, uwaga! No ja przyglądam się również razem z wami. Śledzę uważnie wszystkie kwadraciki. W którym to może być miejscu? Ludzka twarz. No na pierwszy rzut oka widzimy co? Widzimy żółwia. Rafy kolorowe. I co jeszcze? Jakieś wodorosty, być może ocean albo morze. Być może morze. Tylko gdzie jest ta ludzka twarz? W którym miejscu? Który to jest kwadracik? Kto wie? Jeżeli ktoś wie, szybciutko niech się zgłasza. Kto będzie kolejnym zwycięzcą? Kogo tym razem nagrodzę? Uwaga, uwaga! Oczywiście poproszę o prawidłową odpowiedź osoby, która się zgłosi. A odpowiedzią ma być podanie numeru kwadracika, w którym jest ukryta ludzka twarz. Który to jest kwadracik? W którym miejscu? Jeden, dwa, trzy, cztery, może 10, może 12. Które to jest miejsce? No gdzie tam w głębiach oceanu lub morza mogła ukryć się ludzka twarz? Zapewne jest to jakiś nurek, płetwonurek, który pływa sobie w głębinach. Moi kochani, i my zanurzmy się głęboko. Ponurkujmy przez chwileczkę po to, żeby wyłowić nagrodę. Po to, żeby wyłowić ludzką twarz spośród tych głębin, moi kochani. Tam gdzieś głęboko ukryła się ludzka twarz. Ukrył się skarb gdzieś w głębinach, a tym skarbem jest oczywiście ludzka twarz, którą nagradzamy. W którym to jest miejscu? Jak myślicie? Kto wie? No moi kochani, szybciutko. No jest trochę tych kwadracików, także musimy uważnie się przyjrzeć, ale mam nadzieję, że jest już ktoś z nami. Komu udało się odnaleźć ten kwadracik? Komu udało się odnaleźć ludzką twarz? W którym miejscu jest ta ludzka twarz? Kto wie? Uwaga, uwaga! No dobra, to może za 200 zł? Czy 200 zł? Pomoże nam w mobilizacji, moi kochani. Uwaga! $200, moi kochani, stawka wzrosła nam podwójnie. Lub też nawet poczwórnie, jeżeli porównując do pierwszej zagadki, do pierwszego zwycięzcy, moi kochani. Czyli warto zacząć dzień lub zakończyć, bo może niektórzy właśnie dopiero kładą się spać, bo może emocje były tak wysokie po naszym meczu, może ten dopik był tak wielki, tak trwał bardzo długo, że jeszcze zostaliśmy przed telewizorami, to może właśnie na dobranoc 200 zł, kto chętny? Lub też, jeżeli ktoś właśnie wstaje, no to na dzień dobry, 200 zł, czemu nie? No ale ja czekam na prawidłową odpowiedź, moi kochani. Gdzie jest ukryta ludzka twarz? Na pierwszy rzut oka widzimy oczywiście żółwia. Na pierwszym planie jest żółw. Później są wodorosty, rafy koralowe, morze lub ocean. Ale gdzie jest ludzka twarz? W którym miejscu? Kto wie? Kto wie? Niech szybciutko się zgłasza. Uwaga, uwaga!
200 zł czeka na zwycięzcę. Kto? Kto wyciągnie rękę po tą kasę? Uwaga! Kto ponurkował w głębinach i odnalazł skarb? Uwaga, uwaga! Ja czekam na płet ponurka, który właśnie tam gdzieś się zanurzył i wyłowił ludzką twarz. Taką osobę oczywiście nagrodzę za chwilę. Kto to będzie? Kto tutaj szybciutko wpada? Jeżeli już wiesz, jeżeli widzisz, jeżeli jesteś przygotowany, zapraszam serdecznie 704-304-000. Pod ten numer telefonu dzwonimy zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i z telefonów komórkowych. Kto? Uwaga! W którym miejscu jest ukryta ludzka twarz? Kto wie? Czy to jest kwadracik numer 1? Numer 5? No dobra, słuchajcie, musimy ograniczyć trochę czas poszukiwań. 10 chwil, moi kochani, mamy 10 chwil i ja bardzo chcę usłyszeć odpowiedź. Uwaga, moi kochani, 10 chwil. No ale moi drodzy, nie czekamy do końca tego czasu. Ja mam nadzieję, że już szybciutko usłyszę za chwilę zwycięzcę, kto tym razem stanie na podium. Przypominam, kasa jest wysoka, moi kochani, podwójna lub też nawet poczwórna, jeżeli porównamy do pierwszego zwycięzcy. 200 zł, moi kochani, czeka na zwycięzcę. No i podium oczywiście, no i nagroda. To kto? Kto za chwilę się uśmiechnie? Kto będzie szczęśliwcem? Kogo za chwileczkę nagrodzę? Uwaga! Przypominam, moi kochani, szukamy ludzkiej twarzy. Tam na obrazku, gdzieś w głębinach morza lub oceanu, pływa sobie żółw. Ale gdzieś jest ukryta również ludzka twarz. Czy ona sobie pływa, czy po prostu sobie leży? Moi kochani, nieważne. Nie musimy opowiadać co i jak, wystarczy, że powiemy w którym miejscu, który jest numerek, jaki jest numerek tego kwadracika, w którym jest ukryta ludzka twarz. Moi kochani, ale 9 chwil, mamy 9 chwil. No i co? Kto się zgłasza? Kto chętny do odpowiedzi? 8 chwil, moi kochani. Kto wie? Przypominam, szukamy ludzkiej twarzy. Ja nie żartuję. Wiem, że na pierwszy rzut oka widzimy żółwia. Widzimy morze lub ocean, wodorosty, rafy koralowe. Ale nie, moi kochani, tam gdzieś jest ukryta ludzka twarz. Tylko w którym miejscu? Ale przypominam, czas płynie. Czas płynie, żółw płynie i czas nam płynie, moi kochani. 7 chwil pozostało, a ja czekam na prawidłową odpowiedź. W którym miejscu jest ukryta ludzka twarz? Gdzie ona jest schowana? Kto już wie? Uwaga! No moi kochani, szybciutko, przyglądamy się uważnie, analizujemy wszystkie kwadraciki, przyglądamy się, wytężamy wzrok, zostało nam 7 chwil. Szybciutko.
Gdzie jest ukryta ludzka twarz? W którym miejscu? 6 chwil. No moi kochani, skończmy tę zagadkę. Skończmy tę zagadkę, przejdźmy do następnej. No i ja miałam taką nadzieję, że ten duch rywalizacji cały czas jest z nami. Że szybciutko będziemy przeskakiwać z zagadki do zagadki. No to co? Czy tak też się stanie? Uwaga! W którym miejscu jest ukryta ludzka twarz? Kto wie? No szybciutko, moi kochani, 6 chwil. 6 chwil mamy. Mamy jednego żółwia. No trochę innych szczegółów jest więcej, ale jest jeden żółw i jedna ludzka twarz ukryta. W którym miejscu? To jest nasze zadanie, moi kochani. To jest nasze zadanie, odszukać ludzką twarz. Gdzieś na tych kwadracikach jest schowana ludzka twarz. W którym miejscu? Który to jest kwadracik? Kto wie? Uwaga! Jeżeli widzisz, to szybciutko chwytaj za telefon 704-304-000. A ja Cię już za chwilę nagrodzę. Za chwileczkę staniesz na podium. Także będziemy mieć wieczór i już początek dnia, moi kochani. Naprawdę bardzo zwycięski, bardzo zwycięski. Same zwycięstwa ostatnio nam sprzyjają i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. No bo co? Fajna kasa do wygrania. No ale rzeczywiście sporo jest kwadracików, moi kochani. 5 chwil. Jeszcze jest czas. Uwaga, uwaga. 5 chwil. Przyglądamy się uważnie, ale jeżeli ktoś już wie, jeżeli ktoś już widzi, to szybciutko zapraszam serdecznie. Niech pochwali się swoją wiedzą, swoją spostrzegawczością, swoim bardzo dobrym wzrokiem. No bo o tej porze, moi kochani, to rzeczywiście dobry wzrok jest w cenie, moi kochani. Fajna kasa do wygrania, więc jeżeli masz świetny wzrok, to nie ma na co czekać, nie ma na co czekać, moi kochani. Nie czekamy do zera. Jeżeli już widzisz, już wiesz, to ja zapraszam serdecznie. Ale jest jeszcze 5 chwil. Połowa odliczania. Uwaga. Kto wie? Kto? 4 chwile. No szybciutko, moi kochani, jeżeli widzimy ukrytą ludzką twarz, to zgłaszamy się szybciutko 704-304-000.
No moi kochani, 4 chwile. Mamy powiększoną zagadkę na pełen ekran naszego telewizora, także mamy czas, żeby uważnie się przyjrzeć, moi kochani, ale to są ostatnie chwile i kończymy zagadkę. Więc jeżeli widzisz, jeżeli już wiesz, w którym miejscu jest ukryta ludzka twarz, to zapraszam serdecznie. Uwaga, uwaga. 3 chwile. Moi kochani, korzystamy z momentu, w którym zagadka jest na naszym ekranie powiększona, jest na pełnym ekranie naszego telewizora i korzystamy właśnie z tej chwili. Uwaga. 3 miejsce, który to jest kwadracik? Kto już wie? Kto odnalazł ludzką twarz na naszym obrazku? Jeszcze 3 chwile zostały, uwaga! Przez ten czas na wszelki wypadek zagadka będzie powiększona, po to, żebyśmy mogli uważnie się przyjrzeć. Moi kochani, do końca zagadki będziemy mieć powiększony obrazek. Przyglądamy się uważnie, nie tracimy czasu, moi kochani, szybciutko. W którym miejscu, który to jest kwadracik, w którym kwadraciku ukryta jest ludzka twarz? Szybciutko analizujemy wszystkie obrazki. Mam nadzieję, że jesteśmy już bardzo blisko. Ja trzymam mocno kciuki. Uwaga! Które to jest kwadracik? Które to jest miejsce? Na pewno gdzieś w głębinach. Ale w którym miejscu? No moi kochani, musimy być bardzo precyzyjni. Musimy być bardzo precyzyjni w naszym analizowaniu, bo ja chcę usłyszeć prawidłową odpowiedź, czyli numerek kwadracika, w którym ukryta jest ludzka twarz, ale mamy jeszcze 2 chwile. 2 chwile i kończymy zagadkę. No moi kochani, czas nas goni. Czas płynie. Żółw na naszym obrazku również płynie. Mam nadzieję, że kasa nasza nie odpłynie, że za chwileczkę ktoś ją wyłowi, że ktoś złowi nagrodę i ktoś przede wszystkim stanie na podium. Kto to będzie? Uwaga! Kto odnalazł, komu się udało odnaleźć ludzką twarz na naszym obrazku? W którym to jest miejscu? Jak myślicie? No mam nadzieję, że ktoś już wie. Szybciutko. 2 chwile zostały. Który to jest kwadracik? Kto wie? Uwaga! Może teraz? Oj, i ostatni moment, moi kochani, ostatnia chwila. No szybciutko, ja czekam na zwycięzcę. To jest ten moment, ostatnia chwila na to, żeby wybrać numer telefonu i udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. W którym miejscu schowana jest ludzka twarz? Który to jest kwadracik? Ja poproszę o numer kwadracika. Czyli?
Kto wie? Szybciutko, moi kochani. Uwaga, uwaga, koniec zagadki. Jeżeli ktoś wie, to właśnie teraz należy się zgłosić i powiedzieć, w którym kwadraciku ukryta jest ludzka twarz. Jaki to jest numer? Numer kwadracika. Kto mi poda ten numer? Uwaga, uwaga. Kto? No i zero, moi kochani. Musimy wracać do studia. Kto wie, kto już widzi, gdzie jest ukryta ludzka twarz? Na którym obrazku, moi kochani? Na którym kwadraciku? No szybciutko, ja czekam na zwycięzcę, moi kochani. Za chwileczkę kogoś nagrodzę. Kogo? Czy jest z nami ktoś, komu się udało odnaleźć ludzką twarz? Kto? Uwaga. Który to jest kwadracik? Kto wie? Uwaga, uwaga. No szybciutko, moi kochani, koniec zagadki. Mam nadzieję, że na koniec zagadki właśnie teraz usłyszę zwycięzcę. Czyli w którym miejscu ukryta jest ludzka twarz? Kto wie? Jedna osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi. No i jedna osoba tylko zgarnie kasę, moi kochani. Jedna osoba zwycięży. Kto to będzie? Uwaga! No szybciutko, moi kochani, ja wiem, że jest późno, a może zbyt wcześnie, może jeszcze nasze wszystkie komórki nie funkcjonują tak, jak należy, ale moi kochani, warto na ten moment, na tą chwilę się zmobilizować i przyjrzeć się uważnie. I co należy zrobić, moi kochani? Wyłowić ludzką twarz, odnaleźć ludzką twarz, w którym to jest miejscu. Który to jest kwadracik, gdzie została ukryta ludzka twarz? Kto wie? Szybciutko. Ja poproszę o numer kwadratu. Numer kwadracika, w którym jest ukryta ludzka twarz. Gdzie? W którym to miejscu? Kto? No słuchajcie, jest już po czasie. No rzutem na taśmę. Kto tu trafia? Szybciutko.
numer kwadracika, w którym jest ukryta ludzka twarz. Gdzie? W którym miejscu? Kto wie? Kto? Wszyscy śpią? Czy już wszyscy zasnęli, albo jeszcze nie wstali? Jedna osoba. Ja potrzebuję jedną osobę, której udało odnaleźć się kwadracik, gdzie została ukryta ludzka twarz. W którym to jest miejsce? Gdzie? Słuchajcie, bo my nie kończymy tylko zagadki, moi kochani, ale niestety już program, kończymy program. Właśnie dostałam komunikat, że to nie jest tylko, nie tylko koniec zagadki, ale koniec programu, moi kochani. No już tutaj się denerwuję bardzo, bo czekam na zwycięzcę. Ja czekam na prawidłową odpowiedź. Kto? Kto już wie? Kto widzi? Po raz ostatni. 704 304 000. Ktoś musi za chwileczkę odpowiedzieć, bo ja chcę zakończyć już tę zagadkę, moi kochani. Ja chcę zakończyć zagadkę, ale przede wszystkim chcę ją zakończyć zwycięstwem. Chcę wręczyć komuś nagrodę. Kto to będzie? Uwaga, moi drodzy, szybciutko. 704 304 000. Jeżeli ktoś widzi ukrytą ludzką twarz, to niech się szybciutko zgłasza, a ja taką osobę nagrodzę. Kto? Moi kochani, bo ja za chwileczkę muszę stąd znikać, ale dopóki mnie widać, to jest jeszcze szansa, żeby wygrać nagrodę. Moi kochani, męska decyzja. Jeżeli oglądają nas panie, moje kochane panie, nie szkodzi, podejmujemy po prostu jedną decyzję, tak zwaną męską decyzję. Moi drodzy, no to kto? Kto podjął decyzję i odpowiada, w którym kwadraciku schowana jest ludzka twarz? Kto?
No co się dzieje? Nie jesteście pewni? Nie jesteście przekonani, że to jest właśnie ten kwadracik? No ja wiem, że zagadka jest trudna, ale na tym to polega, moi kochani. Na tym polega właśnie ta trudność, że należy odnaleźć ludzką twarz. Tam gdzieś w tym którymś kwadraciku jest ona schowana. I naszym zadaniem jest wyszukanie tej ludzkiej twarzy. W którym miejscu? Gdzie? Kto wie? Komu się udało? No rzutem na taśmę. Uwaga! To jest i tak jedna, to nie jest jedna z najtrudniejszych zagadek, moi kochani. To nie jest jedna z najtrudniejszych zagadek. To nie jest bardzo, bardzo wysoki poziom trudności, moi kochani. Uwaga, ja czekam na zwycięzcę. Kto? No słuchajcie, moi kochani, koguty pieją, to znaczy, że za chwileczkę koniec programu. No ale mam nadzieję, że koguty pieją dla osoby, która właśnie się obudziła i już wie, czy jest taka osoba wśród nas. Przypominam, ludzka twarz, szukamy ludzkiej twarzy. No ja myślę, że jeżeli ktoś właśnie się obudził, to może być troszeczkę trudno, żeby przyjrzeć się uważnie tym wszystkim kwadracikom i odnaleźć ludzką twarz. Ja czekam na osoby, które przez cały czas przyglądają się i które już wiedzą, które widzą, które to jest miejsce. Gdzie? Gdzie jest ukryta ludzka twarz? Poproszę numer kwadracika. Uwaga! No słuchajcie, za chwilę będzie po wszystkim. Za chwilę znikamy z wizji. No i niestety, będę musiała się z wami pożegnać. No i niestety, kasa również się pożegna. No ale ja trzymam cały czas kciuki, mocno trzymam kciuki. I mam nadzieję, że za chwileczkę ktoś powie. Ktoś udzieli prawidłowej odpowiedzi. Kto? Uwaga! I? No i ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Moi kochani, bo kończymy program. Szybciutko. Kto wie, kogo za chwileczkę nagrodzę? Uwaga! Rzutę na taśmę. Szybciutko. Kto przyjrzał się uważnie? Kto jest przygotowany? Właśnie ta osoba mi udzieli teraz prawidłowej odpowiedzi, moi kochani, ale właśnie teraz to jest ten moment, kiedy ja chcę nagrodzić jedną osobę, bo zwycięzca może być tutaj tylko jeden, w tym momencie tylko jeden zwycięzca. I to właśnie ta osoba zostanie nagrodzona, ta osoba zgarnie kasę. Kto? Uwaga!
i No moi kochani, szybciutko. Kto wie, w którym miejscu jest ukryta ludzka twarz? No moi kochani, bo nie możemy czekać w nieskończoność. Kto? No piękny obrazek, bardzo piękny, jeszcze wakacyjny. No tak niedawno mieliśmy wakacje, moi kochani. No piękny obrazek, piękna zagadka. No ale w którym miejscu tam właśnie jest ukryta ludzka twarz? Gdzieś tam, tylko gdzie? No mam nadzieję, że nie wszyscy się rozmarzyliśmy, nie wszyscy odpłynęliśmy, moi kochani, bo odpłynie tylko żółw. Mam nadzieję, że tylko żółw za chwileczkę odpłynie, a nie nasza kasa. Bo ja bardzo bym chciała nagrodzić zwycięzcę. Kto nim będzie? Kto będzie zwycięzcą? Kogo nagrodzę? Uwaga! W którym kwadraciku jest ukryta ludzka twarz? Kto wie? Halo, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 17. 17. Sprawdzamy szybciutko. Bardzo dobrze. Tak jest. Gratuluję serdecznie. To jest bardzo dobra odpowiedź. I teraz, moi kochani, powolutku żegnam się z wami. Życzę kolorowych snów i pięknego przede wszystkim dnia. Dobranoc lub do widzenia.